Cześć, jestem Jakub z kanału Monbrick. Żebyście wiedzieli, jaki dzisiaj odcinek wystarczy, przypomnę wam dzień tygodnia. Mamy dzisiaj środę. A co to oznacza? Oznacza to kolejny budynek do miasta. Już dużymi, wielkimi, wielkimi, wielkimi krokami zbliżamy się do końca budynków, a co to zwiastuje? Update'y miasta i ciekawsze rzeczy już pokazywane w mieście. Będą tam takie rzeczy jak na przykład odcinek poświęcony wypełnianiem wszystkich budynków od środka, jakimś drobnym szczegółom, ulicom. Takie będą właśnie odcinki, później będą też update'y, więc coraz ciekawiej się robi, jeśli chodzi o środy na moim kanale. Dlatego zapamiętajcie, środa każdego tygodnia mamy odcinek do miasta. Ale już przejdźmy do dzisiejszego. Co jest tym razem? Jest to komisariat policji. Jest to już dużo szczegółów, jeszcze trochę się zmieni, ale to już dużo, chyba od zewnątrz dużo nie będę zmieniać. Ewentualnie mam jeszcze plan dorobić jedno piętro, ale o to zapytam was, czy uważacie, że jeszcze jedno piętro się przyda. Tymczasem ja już was zapraszam na omawianie szczegółowe. Najpierw omówimy elewację. Wszystkie piętra od elewacji omówimy najpierw od zewnątrz, później omówimy środek, ale w środku nic szczególnego jeszcze nie ma. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do samego dołu, chciałbym zobaczyć to, co widzicie na tym kadrze i może was trochę boleć, jeśli chodzi o wygląd. Te wyznające tutaj cnoty, one będą zakryte, szukam tutaj jakiegoś fajnego takiego szyldu, który mógłby to fajnie zakryć, spokojnie tutaj się to zmienia. Zacznijmy sobie od prawej strony, mam tutaj kratę wyciąganą do góry. Możemy ją wyciągać do góry, może tutaj wejść jakiś więzień, ponieważ jak wiecie, postanowiłem jednak więzienia nie brać do miasta, a taki był początkowy plan, że miało być w mieście, jednak nie zmieniłem zdanie, dlatego mamy tutaj takie prowizoryczne, malutkie więzienie koło komisariatu. Tutaj obok właśnie jest to, co teraz pewnie was ciekawi, to jest wejście, po prostu mamy wejście, tutaj jest jakaś szyba, przeciąga się tutaj fajnie, dopasowałem akurat te szybki, znalazłem w jednym z miksów akurat dwie takie same, więc się tak fajnie złożyło, że to wygląda jak przedłużenie, może nie tych drzwi, ale przedłużenie jakby to powiedzieć tego tutaj poziomu. Oprócz tego tutaj już jest biało, czyli nic się więcej nie dzieje. Dopiero tutaj mamy pasek, z dwoma napisem police, czyli tutaj jest dobre oznaczenie tego, że jest to policja. Nieco wyżej dostajemy już trochę więcej okien. W sumie dwa okna, jest to okno tutaj są te cnoty, o których mówiłem, spokojnie, nimi się nie martwię. No i już tutaj okna z tej strony, to jest taka część jakby oddzielna, to są jakby te dwie części. Tutaj właśnie chciałem jeszcze to jedno piętro robić. W każdym bądź razie jest tutaj krótka, jest tutaj malutkie takie okna wychodzące, po cztery w jednym rzędzie i są takie dwa takie rządki takich okien. Są tutaj też tailami pokryte, żeby było wszędzie płasko, kolorystyka niebiesko. Biała. Tutaj natomiast no cały czas ciągną się szyby, dlatego tutaj już więcej dla was omawiać nie będę. Jeszcze tylko powiem o suficie, już przechodzimy do sufitu tak szybko dość. Mamy tutaj napis police, taki jakby kominek i otailowane tutaj góra, dach. Jeszcze tutaj może coś na dachu zrobić, tutaj będzie może jakieś lądowisko dla helikopterów, taki jest plan. Tutaj mamy taile w kolorze białym, tutaj w kolorze niebieskim. Chyba w sumie to wszystko tu, więc przechodzimy do środka. Co jak co, ale jestem zdania, że ze środkiem nawet nieźle się postarałem. Mam tutaj, zacznijmy od tego miejsca, taki bardzo duży fotel, na którym można po prostu pilnować tego, co dzieje się na zewnątrz. Fotel zrobiłem tak z połączenia dużej ilości właśnie takich dość nietypowych elementów, takich na przykład ten zderzak dokładów, takich jak zwykły fotel, takich jak tutaj ten element i taki fotel powstał. Z fotela jestem zadowolony, dość tak kreatywnie uważam, że udało się to. Pamiętajcie, o, tutaj wszystko jeszcze będzie, tutaj na tym mini stoliczku coś będzie, także nie martwcie się o to, że jest pusto. Ja wiem, że jest pusto, jeszcze pusto będzie tak przez kilka tygodni, póki nie zaczniemy robić tych wnętrzy wszystkich budynków. Co my tutaj mamy? Tutaj chyba w sumie nic, tak jak patrzę, więc tutaj jeszcze nie umieściłem, tak jak mówiłem, to się zmieni, wiem, że się powtarzam. Natomiast trochę niżej, na tym piętrze, tylko jakaś tutaj szafeczka drobna i to jest dosłownie wszystko, co w środku mamy. Też pusta ta szafeczka, a był tutaj jakiś uchwyt, tutaj można jakiś telefon i pewnie też tutaj włożę telefon albo jakieś kajdanki. Chociaż kajdanki są w tych zwykłych komisariatach i one niezbyt ładnie wyglądają, więc myślę, że bardziej skuszę się w stronę tej pierwszej propozycji, którą dałem. Natomiast co my mamy na dole? No w sumie chyba jakiś stoliczek, krzesło. Tutaj już kompletnie nic nie ma, także tutaj też nie mam co omawiać. Tam też jest jakieś pomieszczenie, ale to, tak jak wiecie, to jest tam, to co widzicie tam kratę, to jest właśnie pomieszczenie więzienne, o którym wam mówiłem. Nawet kolorystyka się tutaj już robi czarna, zmienia się kolorystyka na tej części.
Powiem tak, wiem, że mocno zostałem raczej do oceny Wam, ale uważam, że sam też mogę coś o tym powiedzieć, bo sam to przecież budowałem. Jakiego jestem zdania? Uważam, że w top 3 jest to budynków, które zbudowałem. Nie jest to naprawdę jakieś złe pod wieloma względami. Trochę jest rzeczy do poprawy. Jeszcze chciałem Wam zadać pytanie, o którym Wam mówiłem na początku. Czy uważacie, że jeszcze jedno piętro jest tutaj wskazane? Bo powiem Wam tak, znalazłbym tą szybkę, dałoby się przedłużyć, nie ma problemu. Tylko powiedzcie, czy chcielibyście trzecie piętro. Póki co to jest taki niski komisariat. Myślę, że skuszę się na trzecie piętro, no w sumie drugie piętro, bo... nie, trzecie piętro, zgadza się. Dobra. Ja już Was żegnam. Pa!